Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie temat ekscytujący i dość bulwersujący, bowiem jak donosi telewizja Republika, i tu będzie dokładny cytat, TVN zamierza wyprodukować reality show, którego bohaterowie będą przemierzać szlak razem z imigrantami próbującymi przedostać się do Europy. O ile znam telewizję TVN, to raczej w ich opisie materiału nie padnie słowo imigrant, tylko uchodźca, i raczej nie będą tam poruszane takie tematy jak: Mahmed, słuchaj, a dlaczego ty idziesz sam, a twoja żona, ewentualnie żony i dzieci siedzą w tym kraju, w którym podobno jest tak niebezpiecznie, że ty musisz z niego uciekać. Stąd też pytanie, czy czasem stacja nie będzie próbowała siać propagandy, usiłując wmówić ludziom, że pewna, konkretna, z góry założona teza jest prawdziwa, i to właśnie jest propaganda. I tutaj postawię znak zapytania. Najpierw przejdę do faktografii, a zanim zacznę to mówić, to przypominam, że w opisie, jak zwykle, macie źródła. W opisie znajdują się również linki do powiązanych wcześniejszych moich vlogów, które doskonale uzupełniają ten materiał, i w opisie macie również linki do playlist. I wielka prośba do moich widzów, którzy chcieliby, żeby kanał wideoprezentacji się rozwijał: oglądajcie filmy w playlistach. Bardzo was o to proszę. Każdy vlog oglądany w playlistach liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. To jest cały czas ten sam vlog, a niestety wideoprezentacje mają bardzo duży problem z pozycjonowaniem, stąd też filmy rzadko pojawiają się w polecanych z prawej strony, i niestety mogę dotrzeć ze swoimi materiałami do mniejszej liczby ludzi, niż bym chciał. I tyle, moi kochani. Słuchajcie, już niedługo, bo cały czas czytam ze źródeł, to nie ja tak twierdzę, tylko wynotowałem sobie to ze źródeł i w tej chwili sprawdzam na monitorze te notatki. Jak już niedługo, bo pod koniec listopada, mają ruszyć zdjęcia do tego właśnie reality show. Jeszcze nie ma tytułu. Realizacja programu ma potrwać dość niedługo, bo tylko 3 tygodnie. Rozumiem, że jest to mniej więcej czas potrzebny na to, żeby wysłać tam ludzi i razem z ekipą, żeby sobie wrócili, co też pokazuje, jak banalnie prosto jest dostać się do Europy, bo w 3 tygodnie z kraju rzekomo ogarniętego wojną, po drodze przez wiele krajów bezpiecznych, aż do swoistego raju, jakim jest Europa, w 3 tygodnie niedużo, bym powiedział. Start ma być na Bliskim Wschodzie, koniec w Europie. I tu jest bardzo ważne, nie sprecyzowano gdzie, a moim skromnym zdaniem byłaby to zasadnicza różnica, czy też na przykład kończymy na plaży w Grecji i uznajemy, że to już jest, proszę bardzo, wygraliśmy, czy też na przykład zasuwamy aż do samego Berlina, po drodze pokonując te przeróżne zasieki, na przykład zastawione przez pana Orbana. I ta podróż miałaby się odbyć razem z tak zwanymi uchodźcami, choć jak znam życie, to do takiego programu, w moim skromnym mniemaniu, mogliby dobrać prawdziwych uchodźców, choć i ci de facto powinni w moim odczuciu przestać być nazywani uchodźcami, gdy opuszczą pierwszy bezpieczny kraj. W momencie, w którym jest sobie Syryjczyk, i on sobie w Syrii, tam grozi mu, załóżmy, niebezpieczeństwo, i on sobie ucieknie do kraju, w którym już jest bezpieczny, przekroczy granicę Syrii z jakimś innym bezpiecznym krajem, to w tym pierwszym bezpiecznym kraju rzeczywiście uchodźca uszedł przed wojną czy innym zagrożeniem. Natomiast jeśli kontynuują swoją podróż dalej, to już jest tylko imigrant, i w zależności od tego, czy będzie mu się chciało pracować, to jest albo imigrant ekonomiczny, albo jak mu się nie będzie chciało pracować, to jest imigrant socjalny. Bardzo ładne określenie na człowieka, który zamierza żyć na czyjś koszt. I teraz tak, informacje o planach TVN-u mają pochodzić od, uwaga, panów Jana Wójcickiego oraz Piotra Ślusarczyka z portalu Euroislam, którym według ich oświadczenia TVN zaproponował wzięcie udziału w tymże właśnie programie. I tutaj, no, za chwilkę będę cytował, co ci panowie oświadczyli, natomiast już tutaj, no, trochę tak dziwnie to wygląda, nie? No bo program, w którym mają
się ludzie przedzierać razem według Telewizji Republika z imigrantami, według zapewne TVN-u będą się ich nazywać uchodźcami i ludzie, którzy, jak przejrzałem sobie pobieżnie portal Euroislam, raczej są to ludzie, którzy ostrzegają przed islamizacją Europy. No ciężko tutaj by było jakby nie powiązać tego i uważać, że to, jaki ten portal jest, nie ma żadnego związku z tym, że ich do tego programu zaproszono i też znając profil telewizji TVN, ciężko by sobie było wyobrażać, żeby TVN chciał pomóc ludziom, którzy sprzeciwiają się islamizacji Europy, wykazać, że na przykład ci ludzie, którzy idą do Europy, to wcale nie są tacy biedni, jak nam się mówi, między innymi w TVN-ie, i że tak naprawdę to oni przyszli po lepsze życie, a nie uciekając przed kulami czy też zagrożeniem, bardzo często po lepsze życie dla siebie kosztem tych, którzy tutaj zastaną, bo jeśli będą na przykład chcieli żyć z zasiłków, to przecież komuś trzeba pieniądze zabrać, żeby im dać. I teraz będzie cytat. Skąd o tym wiem? TVN zgłosił się do naszej redakcji z propozycją wzięcia udziału w tym programie. Oczywiście odmówiliśmy. Wszystkim pozostałym proponujemy zrobić to samo. Producenci programu chętnie widzieliby w nim przeciwników masowej muzułmańskiej imigracji do Europy. Wtedy można by pokazać ich bezduszność czy słabość. Czyli tutaj już jest właśnie zarzut porządnej takiej chęci, no nie tyle nie wiem, czy to jest jeszcze manipulacja. W każdym razie, że oni zostali zaproszeni pod tezę. Po to, żeby właśnie ich upokorzyć, żeby pokazać, że są bezduszni, pokazać, że są słabi. Nie trudno wyobrazić sobie na przykład lektora, który mówi: Piotr ostrzegał przed masową imigracją, a teraz jest zmuszony prosić Mahomada o łyk wody. Do tego jeszcze można zapytać przed kamerą, czy teraz urojone lęki Piotra się zmniejszyły. Po jednej stronie łzy, emocje, wielkie niebezpieczeństwa, po drugiej argumenty racjonalne, które w starciu z manipulacją, z manipulacyjną machiną telewizyjnego montażu są bezradne. No, powiem, że taka dość poważny zarzut, który jednak, o ile tutaj nie śmiem zarzucać, że rzeczywiście o nich zaprosili po to, żeby zmanipulować i wykorzystać do propagandy, to niestety muszę powiedzieć, że rzeczywiście w telewizji tak jest, że lektorem da się zasugerować wszystko. Sam kiedyś pracowałem w pewnej telewizji, w której było taki stok, taki jakby baza materiałów wcześniej nakręconych po to, żeby je sobie potem brać. I na przykład słyszałem o takich sytuacjach, że na przykład ktoś sobie wymyślił, że dobra, to potrzebujemy zrobić materiał u pedofilu, no to znajdźcie nam jakiś materiał jakiegoś faceta, który na przykład sobie siedzi i na ławeczce i czyta gazetę, a potem machniemy lektorem pod pedofila. Ty, słuchaj, stary, ale przecież my mamy tutaj faceta, który siedzi na ławeczce. No ale to nie jest pedofil. No nie, no to będzie jakiś taki randomowy koleś. No słuchajcie, no po prostu chodzi o to, że na lektorem można powiedzieć wszystko, prawda? I w momencie, w którym materiał nie idzie na żywca, tylko jest montowany, to no niestety zmontować można wszystko. To będzie dalej w części tego materiału. Najpierw będę cytował, potem będę komentował. Cytat z oświadczenia tychże właśnie dwóch panów, czyli Piotra Ślusarczyka oraz Jana Wójcickiego. Dalej. Robienie programu, który żeruje na ludzkiej krzywdzie, strachu i niebezpieczeństwie, wydaje mi się moralnie obrzydliwe. Zwłaszcza, że uczestnicy programu w przeciwieństwie do rzeczywistych imigrantów są w zasadzie bezpieczni. Płyną za nimi motorówki, a pod ręką jest ekipa medyczna. Nie wiem, czy im to powiedziano, czy to wynika z samej logiki takiego typu programów, którą oni znają. Niemniej jednak, no, wydaje się to bardzo, bardzo mocno wiarygodne, tak to powiedzmy. Cytujemy dalej. Ponadto powiedzieć trzeba, że nasz sprzeciw wobec masowej imigracji muzułmańskiej wynika z
skrótkowzroczności rozwiązania polegającego na przyjmowaniu wszystkich, w cudzysłowie, chętnych, nie zaś z wrogości skierowanej personalnie wobec przybyszów. Uważam, że ludzie będą ginąć, a przemytnicy i mafiozi zarabiać pieniądze dopóki Europa nie zmieni swojej polityki imigracyjnej. No ciężko się z tym ostatnim zdaniem nie zgodzić. Trzeba uczciwie przyznać, że pierwsze jaskółki pojawiły się już na horyzoncie, nawet w Niemczech. Pierwsze parę lat temu RFN opublikowała filmik dostępny w 5 wersjach językowych, zachęcający imigrantów z Bliskiego Wschodu do przyjazdu. Teraz również wydaje materiały propagandowe, tyle że zniechęcające potencjalnych przybyszów. Jeśli TVN, ja tu cały czas cytuję tylko, jeśli TVN chciałby wyprodukować interwencyjny program typu reality show, a jednocześnie podjąć ważny temat społeczny, powinien pokazać codzienne życie imigrancko-muzułmańskiej dzielnicy wybranego miasta Europy. Choć istnieje takie podejrzenie, że zdjęcia trzeba by przerwać z powodu realnego zagrożenia przemocą i gwałtami. No to jest bardzo mocny pocisk, zwłaszcza że zdaje się, że jakiś rok temu mniej więcej, może trochę mniej niż rok temu, w każdym razie, gdy gruchnęła informacja, że jednak rzeczywiście w Szwecji są strefy no-go, to co najmniej 2 youtuberów poszło pokazać, że nie ma stref no-go. Jeden to oczywiście był Bartosz USA, który przy okazji był uprzejmy mnie zaatakować. Na szczęście udało mi się obronić. Musiał skasować te swoje filmy, ale do dzisiaj nie odwołał tego, co tam brzydkich rzeczy powiedział i nie przeprosił, no ale dobrze chociaż, że skasował. A druga to była taka ekipa nie z polskiego YouTube'a, która musiała spierdzielać, bo ich po prostu zaatakowano. Albo to była ekipa telewizyjna, coś mniej więcej tego typu było. Także tutaj pocisk jest bardzo, bardzo celny. Słuchajcie, teraz zacznę komentować. Natomiast zanim zacznę komentować, chciałbym podkreślić, że źródłem informacji, które znajdziecie również oczywiście w opisie, to źródło jest telewizja Republika. Nie to, abym tej stacji, czyli telewizji Republice, coś zarzucał, jednakże jest to stacja zdecydowanie konkurencyjna względem TVN-u. Mam wrażenie, że o skrajnie różnym profilu politycznym, to też trzeba mieć na uwadze, bo to jest troszeczkę tak, jak to jest trochę tak, jakby 2 youtuberów, którzy się bardzo mocno nie lubią, nawzajem się atakowali. To, że jeden drugiego nie lubi, to wcale nie znaczy, że kłamie. Niemniej jednak trzeba mieć bardzo z tyłu głowy, że oni się nie lubią. Tak samo tutaj bym właśnie sugerował, że może nie tyle, że te stacje się nie lubią, co właśnie tak jak powiedziałem, że mają skrajnie przeciwne profile polityczne i powiedziałbym profile takie emisyjne, tak to ładnie powiedzmy, czyli komentuję to jak na razie, powiedziałbym, warunkowo. To znaczy, telewizja Republika tak twierdzi, ja przyjmuję, że telewizja Republika mówi prawdę i to komentuję, natomiast nie twierdzę, że telewizja Republika mówi na 100% prawdy do czasu ewentualnego podania dowodu. Na przykład jakby opublikowano nagranie z rozmowy, gdy tam coś proponowano. Próbowałem się dowiedzieć i u źródła, czy te rewelacje są prawdziwe. Wysłałem po prostu do TVN-u maila z prośbą o potwierdzenie lub zdementowanie tych właśnie rewelacji telewizji Republika. Nie otrzymałem odpowiedzi. Być może po prostu mail wpadł do jakiegoś spamu. No dłużej czekać nie będę. News na stronie telewizji Republika jest 30 października. Mam wrażenie, że gdyby chcieli odpowiedzieć, to już by odpowiedzieli. Też mam wrażenie, że gdyby ta rewelacje telewizji Republika były oszczerstwem, to już by ktoś
powiedział ze strony TVN-u, że pozywa telewizję Republika, więc tutaj raczej można zakładać, że jest takie milczące przyznanie, co najwyżej mogą w tym momencie próbować nie zrobić jednak tego programu, bądź też po prostu nie znajdą chętnych. To też mi się wydaje, że wszystko zależy od tego, jaki mają profil tego reality show. Na pewno oni bardzo widać chcą, że ci, którzy się sprzeciwiają islamizacji Europy, żeby w nim wzięli udział, i nie wierzę, że jest to przypadkowe. W najlepszym wypadku jest to dla wzmocnienia wyrazu, w gorszym przypadku jest to po to, żeby wzmocnić przekaz, nie tyle wyraz, co przekaz, i tak jak właśnie mówili w tym artykule chłopaki. Natomiast pytanie, czy w momencie, w którym tacy ludzie sprzeciwiający się islamizacji Europy się nie zgodzą, czy oni i tak to zrobią? Tyle tylko, że z ludźmi, którzy na przykład mają takie neutralne podejście, albo którzy są za przyjmowaniem tak zwanych uchodźców. I tutaj byłby bardzo ciekawy eksperyment. Jakby na przykład się okazało, że nie wiem, pani Gasiuk-Pihowicz, bardzo za przyjmowaniem tak zwanych uchodźców, zgodziła się z nimi pojechać i po wszystkim stanęła przed kamerami i powiedziała: pierdziele, słuchajcie, to jest jakaś masakra, byłam z tymi ludźmi, próbowali łapać mnie za tyłek i w dodatku jeszcze pytałam ich, gdzie są ich żony, to mnie strzelili w mordę. No, to by była rewelacja, prawda? I oczywiście nie twierdzę, że ci ludzie próbowaliby panią Gasiuk-Pihowicz łapać za tyłek, nie twierdzę też, że próbowaliby ją pobić. Mówię tylko, że gdyby tak się stało, no to by była niesamowita rewelacja, niemniej jednak, no na pewno program miałby dużo mniejszy wyraz, gdyby ludzie, którzy są nastawieni pro dla islamizacji Europy i dla zalewu naszego kraju właśnie tymi tak zwanymi uchodźcami, gdyby tam pojechali, to byłby zupełnie inny oddźwięk, niż jakby tam pojechali ludzie, którzy się sprzeciwiają, i można by było tak zmontować, że wyszłoby z materiału, że oni teraz zmienili zdanie, że oni teraz chcą, i to w ogóle najlepiej to, żeby tam ci ludzie nie musieli już pokonywać tej drogi na pontonach, tylko najlepiej, żeby wysłać po nich samoloty, prawda? To jest zupełnie inny przekaz. Natomiast teraz będę sobie to komentował. Jeszcze może warto, żebym wspomniał, że ja o programach typu reality show i nie tylko TVN-u wypowiadałem się już wiele razy. Zwykle negatywnie, wręcz nawet nie przypominam sobie teraz na szybko, żebym nagrał jakikolwiek vlog, w którym mówię o programie typu reality show, nie taki, co są, nie talent show, tylko reality show, żebym się wypowiadał pozytywnie o reality show. Raczej to mi się te programy nie podobały i tutaj odeślę was w opisie, tam jak sobie rozwiniecie, to macie taką zakładkę powiązane vlogi i tam są między innymi moje vlogi o pozostałych reality show. Między innymi wypowiadałem się na temat Celebrity Splash. Blog nazywa się Celebrity Splash, telewizja sięga dna, no to chyba wszystko mówi. Mój pierwszy vlog, w którym się wypowiadałem na temat reality show, to Bitwa o Dom, najbardziej sadystyczny program w telewizji, znak zapytania, bo może są jakieś bardziej sadystyczne, natomiast moim zdaniem Bitwa o Dom była sadystyczna. Chodzi generalnie o to, że oni tam pozwalali dzieciom poczuć się, jakby to były już ich mieszkania, jakby tam już mieli swoje wymarzone pokoiki, pozwolili im to poczuć, tam pomieszkać, posiedzieć, a potem tym dzieciom to zabierali. Wiecie, jest takie powiedzenie: zabrać dziecku cukierka, i to jest z jednej strony, że to jest takie łatwe, a z drugiej strony, że to jest taka gnidowatość pierwszej klasy. No to skoro zabrać dziecku cukierka to jest coś łajdackiego, to zabrać dziecku jego pokój, no właśnie. Sadystyczny program, czy najbardziej sadystyczny, znak zapytania, Gwiazdy w karetce, Nowy poziom dna polskiej telewizji, Kto poślubi mojego syna, czyli Jak zniszczyć sobie życie, Ślub od pierwszego wejrzenia. No i ponieważ to jest program, i to też się zastanawiałem, czy to jest nowe dno reality show, te vlogi, bo te reality show oddzielało od siebie wiele miesięcy, to są vlogi chyba z przestrzeni 3 czy nawet 3,5 roku, serdecznie zachęcam do obejrzenia. Także to nie jest tak, że ja jestem wielbicielem reality show. Znaczy, chociaż
uważam, że można sobie wyobrazić reality show, które nikogo nie krzywdzi. Kiedyś nawet takie były, natomiast te ostatnie niestety są bardzo, bardzo dziwne. No, ślub od pierwszego wejrzenia, czyli weź męża z nieznajomym facetem, którego ci dobierze telewizja. No super, nie? Teraz podobno jest jeszcze gorzej, czyli zrób sobie dziecko z nieznajomym facetem, którego ci telewizja dobierze. Także rzeczywiście chyba znowu nagram vlog pod tytułem Nowe Dno Reality Show. Niemniej jednak, nawet na tle mojego generalnie negatywnego stosunku do dużej części reality show, jakie ostatnio pojawiały się w telewizji, ten pomysł wydaje mi się wyjątkowo okropny. I powiedzmy to tak bardzo łagodnie, że on jest tylko okropny i to na tle tych vlogów, których tytuły już same mówią za siebie. Obejrzyjcie, że będziecie wiedzieli, co tam mówiłem. Niestety muszę podzielić w tym momencie obawy wspominanych wyżej panów, że program mógłby być po prostu, mówiąc wprost, zmanipulowany, ba, być może jest nawet szykowany jako swoista tuba propagandowa ku zmiękczeniu serc. I słuchajcie, jest taka ważna zasada, nieważne kto kręci, ważne kto montuje. I tutaj się posłużę sytuacją, czy też wypowiedziami pani Renaty Kaczoruk, którą zapewne większość z was łatwiej będzie skojarzyć, jak powiem, że jest to dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. A jeszcze łatwiej będzie wam ją skojarzyć, jak powiem, że to jest wredna zołza z pierwszej części Asia Express. I właśnie, bo ona została tam przedstawiona jako taka niesamowicie wredna zołza. I ja nie twierdzę, że ona nie jest wredną zołzą, natomiast ona twierdziła, że to TVN zrobił z niej wredną zołzę przez to, jak zmanipulowali materiał. Co mówił lektor, jak to pocięli, jak to poskładali. Chyba się zapędziłem w tym sensie, chyba w Asia Express nie ma lektora, w związku z tym nie mógł mówić lektor, ale generalnie chodzi o to, które fragmenty wzięli, jak pocięli, gdzie pokazali. Wiecie, no jak bardzo można człowieka skrzywdzić, wycinając małe fragmenty, no to najlepiej świadczy fakt, no po prostu jak mnie też skrzywdzono, ja tam mówiłem na przykład, że ten, kto mówi tak i tak, ten jest łajdakiem. A potem mi wycięto tylko, jak mówię tak i tak. I później jest, jak rzekomo tam kogoś szkaluje, czy tego typu rzeczy. No wycięcie z kontekstu to jest po prostu świństwo. A tutaj można tak robić. Jeszcze dodatkowo rzeczywiście można to okrasić lektorem. No i najważniejsze, można pewnych rzeczy nie puścić, prawda? No, najlepszy przykład, no to jest na przykład bójka. Podchodzi jakiś Iksiński do Igrekowskiego, Iksiński zaczyna, bije, ale potem się okazuje, że Igrekowski jest silniejszy, mimo wszystko daje radę odeprzeć atak i jeszcze napastnika parę razy uderza po twarzy. No to tniemy to tak, że jest tylko od momentu, jak ten napadnięty bije napastnika i w telewizji niestety to wtedy będzie tak wyglądało, że napadnięty staje się napastnikiem. No niestety, ale no ciężko, jest możliwość, jak to się ładnie mówi, jest sposobność, prawda? Tak jak w kryminalistyce, sposobność. Do sposobności jeszcze musi być motyw. Jak jest sposobność i motyw, no to w tym momencie w kryminalistyce już zaczynają się podejrzenia, czy czasem to nie ty jesteś winny. Motyw, obawiam się, że też mógłby się znaleźć, biorąc pod uwagę właśnie kogo chcą, czyli że takich ludzi, którzy się sprzeciwiają, i biorąc pod uwagę, że generalnie profil stacji TVN względem tak samych, tak zwanych uchodźców, no nie wydaje mi się obiektywny, tak bym to ładnie powiedział, a najlepszy przykład to jest ten słynny prowadzący, który że na plaży w Grecji, mimo tego, że operator na żywo pokazywał samych mężczyzn w wieku poborowym, czy w większości bawiących się nowymi iPhone'ami, jedzących sobie banana, to on uporczywie widział w tych mężczyznach w wieku poborowych osoby chore oraz dzieci. No i teraz jest pytanie, czy właśnie taki reporter mógł być na przykład pod wpływem jakiegoś LSD i mieć urojenia? No raczej nie, wyglądał na nienaćpanego. Czy mogło tak być, że jest po prostu chory umysłowo? Raczej nie, bo stacja go potem nie zwolniła. Czy mógł być kretynem, który chciał, żeby po prostu, żeby
widzowie zobaczyli, że kłamie w żywe oczy? No raczej nie. A może tak było, że na przykład stacja kazała mu tak powiedzieć, no i niestety, kurczę, no operator musiał coś pokazywać, nie miał tych, kurczę, dzieci i osób chorych, no to pokazał to, co pokazał i głupio wyszło. Sami zdecydujcie, co tam mogło być. Mogło być jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. No teoretycznie mogło być tak, że na przykład on stał tyłem i z tyłu były same kobiety i dzieci i ludzie chorzy. Tylko jest pytanie, dlaczego ten operator był taki wredny, złośliwy i pokazywał nie tych ludzi, co trzeba, prawda? No... No, no daje to do bardzo mocno do myślenia, zwłaszcza, że nigdy stacja nie wytłumaczyła się z tego jakoś mocno tak, żeby to do mnie dotarło. Słuchajcie, ma już, no tak jak już powiedziałem, TVN ma już na koncie kilka słynnych wpadek z tak zwanymi uchodźcami już i ten program sądzę, że no nie byłby nadawany na żywo, prawda? To też jest bardzo ważne, no bo tam wtedy przy tej słynnej wpadce na plaży zgubiło ich to, że program był na żywca. Natomiast ten raczej na żywca by nie był. Jest kolejna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to, że cała impreza w moim odczuciu śmierdzi nakłanianiem do przestępstwa. A nakłanianie do przestępstwa jest przestępstwem, w związku z tym stacja chyba powinna się zdecydować, czy na pewno chce w to brnąć. Przypominam, że nielegalne przekroczenie granicy, w różnych krajach oczywiście są różne przepisy co do tego, ale co do zasady nielegalne przekraczanie granicy jest nielegalne. Nawet to w nazwie jest, nie? Nielegalne przekraczenie granicy, przeciwieństwie do legalnego, gdzie idziesz sobie rzecznie na przejście graniczne, pokazujesz paszport, pokazujesz wizę i przechodzisz, prawda? Dla tak zwanych uchodźców zdecydowanie przymyka się oko, a nawet dla tych, którzy nie chcą przymknąć oko, to się ma całą garść różnych oszczerstw, że to naziści, że to rasiści, że to ksenofoby i bardzo, bardzo źli ludzie. No, niemniej jednak... Zanim jeszcze zaczęła się ta cała chryja z tak zwanymi uchodźcami, to co do zasady nie pozwalano ludziom nielegalnie przekraczać granic i teraz oczywiście mogło się wzbudzić takie poczucie wśród ludzi, że granice są po to, żeby je łamać, a w tym wypadku przechodzić czy przepływać i będą cię witać jeszcze z kwiatami. Niemniej jednak należy się zastanowić, czy to, że się właśnie przymyka oczy dla tych tak zwanych uchodźców, czy dla obywateli Unii Europejskiej też się będzie tak oczy przymykało, bo oczywiście Polak, no to mając paszport Schengen, no to oczywiście może sobie podróżować po Europie jak chce, prawda? Niemniej jednak, no nie wydaje mi się, żeby oni na przykład wsiadali na pontot w Turcji, prawda? Tam po tych krajach, nazwijmy to arabskich, też pewnie by trochę podróżowali. To jest pytanie, czy tam też by to tak wyglądało, no bo chyba, a nawet gdyby, no to też raczej by chodzili na takie jakieś lewe, no bo rozumiem, że ten program nie miałby polegać na tym, że oni sobie grzecznie przyjeżdżają autobusem, jak niczym wycieczką szkolną na przejście graniczne, heja, 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 mamy wszystkie papiery, przechodzimy, nie? No raczej właśnie przemytnicy, te sprawy, przynajmniej tak trochę udawane, bo tam ci panowie sugerują, że to byłoby na niby, że tu niby ponton, a z tyłu przecież jakieś inne pontony, chociażby dlatego, żeby gdzieś na tym innym pontonie umieścić kamerę i żeby móc ten ponton z rzekomymi uchodźcami dobrze nagrać, prawda? No i oczywiście jest to również śmierdzi takim nakłanianiem tych ludzi, którzy mieliby już podróżować właśnie z tej Syrii i innych tego typu miejsc, gdzie oni tu po Europie nie mają prawa podróżować, jeśli nie mają odpowiednich dokumentów, prawda? I teraz tak, co grozi za nielegalne przekroczenie granic? Jak już mówiłem, zapewne w różnych krajach są to różne przepisy. Przeczytam wam polskie przepisy, żebyście się mniej więcej zorientowali, jak to działa. To jest artykuł 264, oczywiście kodeksu karnego. Paragraf pierwszy. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczpospolitej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 i on jest uchylony. Nie wiem, dlaczego został uchylony. Być może pod naciskiem Unii Europejskiej. W każdym razie widać tu z tego, że wbrew przepisom można przekraczać, można przekraczać granicę Rzeczpospolitej Polskiej, bo ten przepis został uchylony. Nieuchylony, natomiast został paragraf drugi. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, używając przemocy? O, czyli tak normalnie,
to można, ale nie wolno używać przy okazji przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami. I to jest właśnie pies pogrzebany, bo przecież gdy jesteś przemycany przez przemytnika, to ewidentnie przekraczasz to we współdziałaniu z innymi osobami. Prawda? Lub nawet jeśli nie jesteś przemycany przez przemytnika, tylko razem sobie zrobiliście grupę, która ma nielegalnie przekroczyć granicę, to rzeczywiście współdziałasz z innymi osobami. No i tutaj, słuchajcie, jest wyższe zagrożenie karą, tylko jedna kara pozbawienia wolności do lat 3. Czyli jak tak jest zapisane, że nie ma dolnej granicy, to jest od miesiąca. Czyli, no kurczę, gdyby oni tak nielegalnie mieli przekroczyć granicę z Polską, pytanie, czy Polak może nielegalnie przekroczyć granicę z Polską? Nie pytajcie mnie, niemniej jednak to musiałbym sobie dokładnie przemyśleć. Natomiast, no, przeczytam jeszcze raz. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczpospolitej Polskiej używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. A, i to jest jeszcze ciekawsza rzecz. Także tu zwłaszcza polecam przeczytanie tego artykułu ewentualnym producentom TVN-u, którzy mieliby produkować ten program. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. No to już poważna odsiadka. A gdyby chcieli tych tak zwanych uchodźców sprowadzić do Polski, to czy obywatel polski taki przemycany, to on przekroczył nielegalnie, czy nie przekroczył legalnie, to można się spierać. Natomiast jak przywieziecie nielegalnych imigrantów, a oni cholera będą nielegalni, bo jeżeli znajdą się w Europie nielegalnie, nie będą mieli statusu uchodźcy, no to jeśli im zorganizujecie, to kto organizuje innym osobom? Od 6 miesięcy do 8 lat, także bardzo serdecznie zachęcam do zastanowienia się. To jest poważna odsiadka. Taki wyrok raczej by się skończył bezwzględnym więzieniem. I teraz oczywiście może tutaj chodzić nawet, ale tu już idziemy sobie w totalne rozważania, o jakąś prowokację, że potem będzie krzyczenie na cały świat, że o, dziennikarzy zamknęli! Sądzą dziennikarzy za pomaganie ludziom! Sądzą dziennikarzy za dobre serduszko! No, nie takie propagandystyczne teksty można uprawiać, natomiast no, pytanie do ludzi, którzy ewentualnie mieliby to realizować, czy warto? Jak to mawiał Cialis w piosence Nad Nowy Rycerz? Czasami tak, czasami nie. Słuchajcie, inny sposób nakłaniania tego do przestępstw to tym razem w cudzysłowie to zachęcanie do naśladownictwa. Słuchajcie, jest jak dobrze wskazano, reality show zakłamuje rzeczywistość. I to zakłamuje rzeczywistość prawie zawsze. Słuchajcie, nawet program tak zwanego Survivor, który niby jest sam, w bezludziu i musi sobie radzić, chyba Ben Grylls nazywa, ale może nie on, więc nie chcę, żebyście się na nim fiksowali. Jest taki koleś od Survivalu, którego niby tam rzucają na spadochronie w jakimś odludnym miejscu i on sobie radzi, nie wiem, pije własny mocz, coś tam zbiera jakąś rosę, buduje sobie jakieś czekany, nie wiem, jakąś wodę oczyszcza poprzez jakiś węgiel zrobiony z tego, że z węglu jakiś patyk, no niesamowite rzeczy robi, nie? No i rzeczywiście to jest sfilmowane tak fantastycznie, że wygląda, że on jest tam całkowicie sam, że całkowicie sam sobie radzi, to jest wszystko ładne, spójne, poukładane, fantastycznie wygląda, nie? Tylko i w pewnym momencie człowiek sobie zaczyna zdawać sprawę, że kurczę, on ma fantastyczne kadry, kurczę, on ma fantastyczny dźwięk. I teraz tak, nigdzie nie widać mikrofonów. Dlaczego tych mikrofonów nigdzie nie widać? No pewnie dlatego, że ktoś koło niego idzie i trzyma mikrofon na tyczce. Albo jakim cudem widać takie nagrania, że on sobie idzie i ta kamera idzie razem z nim? To na czym jest ta kamera? No pewnie inny koleś niesie koło niego tą kamerę na tak zwanym steadicamie. Czyli co? No musi z nim być minimum dwóch ludzi. Operator kamery oraz dźwiękowiec, nie? I słuchajcie, nawet jeśli ten Survivor nie oszukuje, jeżeli naprawdę sam wszystko robi, naprawdę mu nie pomagają, to i tak sam fakt, że są przy nim ludzie, i tak zakłamuje to reality show, ponieważ gdyby coś się stało, to nie wierzę w to, że pozwolą mu się wykrwawić,
tylko raczej wezwą pomoc, udzielą mu wsparcia. Tak samo tutaj. Sam fakt obecności tej kamery no bardzo mocno zmienia wszystko. Ale to jak kamera zmienia wszystko, to najlepiej widać na przykładzie wspomnianego już przeze mnie zderzenia Asia Express, zderzenia wspomnianego już przeze mnie Asia Express z kanałami podróżniczymi na YouTube. Słuchajcie, dziwnym trafem w tym podróżującym parą w Asia Express jakoś ludzie bardzo chętnie oddają miejsca do spania, czasem nawet luksusowe, bardzo często ich luksusowo karmią. Ten Jakubiak spotyka tam fana, który nie mówi słowa po polsku, ale i tak jest jego wielkim fanem, nie? Ludzie na stopa bardzo łatwo się godzą, no po prostu żyć nie umierać, nie? A teraz obejrzyjcie sobie filmy takich kanałów jak Świat na fazie czy Autostopem na koniec świata, nie? Swoją drogą polecam, jeśli nie znacie tych kanałów, obejrzyjcie, zwłaszcza Autostopem na koniec świata, zwłaszcza oba. Fazowski też jest bardzo spoko koleś, obejrzyjcie sobie, nie? Zobaczcie, że tamte programy pokazują, że bywa różnie. Czyli czasem faktycznie się trafi i naprawdę mają super. Ale zdecydowanie fałszywy jest obraz płynący z Asia Express, że znalezienie darmowego autostopu, jedzenia i noclegu jest banalnie proste. To jest po prostu nieprawda. Oczywiście da się znaleźć, ale nie jest to banalnie proste. I w związku z tym, jak oni zapewne by pokazali właśnie, oczywiście w tym takim programie a la reality show z tak zwanymi uchodźcami, że o, tam jest krew, pod, łzy, może nawet Franek umarł, może jakieś dziecko by sobie zginęło i tam wypadło na plaży i by się pojawiło iluś tam fotoreporterów. Niemniej jednak raczej by pokazywali moim zdaniem, że to jest prostsze niż w rzeczywistości jest. Tak mi się wydaje. I w ten sposób mogłoby zachęcać innych ludzi. Tak jak Asia Express może zachęcać ludzi do pojeżdżenia sobie autostopem przez Azję i potem się okaże, że to nie jest tak cukierkowo, jak wygląda w reality show, bo tam jednak reality show to nie jest to samo, co reality. Tak samo tutaj mogło po prostu no podziałać jak te filmy propagandowe, o których mówili tam ci dwaj panowie, że po prostu zachęcać kolejnych ludzi do podejmowania tej podróży. A skoro zachęcają do... Sami uznaliśmy, że mogłoby to zachęcać innych ludzi do podejmowania tej podróży, a ta podróż łamie prawo, tylko to jest nieegzekwowane, bo ktoś stwierdził, że wolno łamać to prawo, no to po prostu jest to zachęcanie do łamania prawa. I tyle, moi kochani. Jeżeli vlog wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa, pa!